Czujecie? W powietrzu? W powietrzu czuć już wiosnę, do tego stopnia, że ja w ten weekend będąc na imprezie poczułem tak bardzo, że chodziłem bez koszulki. A nie powinienem, bo było zimno. Ale oprócz tego, że czuć wiosnę, poczujemy dzisiaj i pomówimy o jednej bardzo śmierdzącej sprawie. Zapraszam na podsumowanie tygodnia w Norwegii. W ten weekend polskim, ale i nie tylko polskim internetem wstrząsnął wybryk, którego dokonał artysta-malarz, performer z bardzo dobrą przemianą materii. Ten, jak się okazało, polski artysta, jak podały norweskie media, chodził od witryny do witryny i uwieczniał tam swoje dzieła wykonane z własnego stolca. Artysta tworzył od końca stycznia, został złapany w weekend na, można powiedzieć, gorącym uczynku, kiedy wybierał się na miejsce wykonania swojego kolejnego malowidła, a w siatkach trzymał materiał malarski. Ten płodny twórca musi mieć naprawdę doskonałą przemianę materii. Niestety media nie podają, czy korzysta z jakichkolwiek diet promowanych przez polskie i polskich instagramerów, czy na przykład trenerki fitness. Oczywiście w polskim internecie zawrzało, że to wstyd, że to wiocha, że to burak, jak tak można, a Norwedzy to sikają na gazety. Generalnie pełna zgoda, chociaż ja, nauczyło mnie tego życie, szukam w każdej, nawet najgorszej informacji, najgorszej historii pozytywów. A pozytywną częścią tej historii jest to, że teraz każdy może zostać twórcą, każdy może zostać malarzem i może wykorzystywać do tego nawet najtańsze materiały własnej produkcji. Poza problemami malarskimi związanymi ze sztuką, ostatnie kilka dni zostały zdominowane przez trzy wyrazy. Polka, dziecko, więzienie. Polka, która w 2015 roku została skazana na karę grzywny za to, że jeździła samochodem pod wpływem alkoholu, spłacała swoje zobowiązania. Niestety do tej pory nie udało jej się spłacić wszystkich zobowiązań, dlatego sąd zasądził więzienie. Ale w międzyczasie ta nasza Polka zaszła w ciążę. W chwili obecnej dziecko ma około 9 miesięcy, a to zezwala w norweskim prawie na to, żeby odbyła swój wyrok więzienia, który wcześniej był odroczony z tego powodu, że dziecko nie ma 9 miesięcy. Polka samotnie wychowuje dziecko, nie ma go komu oddać na opiekę w czasie, kiedy będzie w więzieniu. Co więcej, karmi dziecko piersią. I to są fakty, więc podsumujmy. Polka ma około 40 lat, mandat dostała powyżej 3 lat temu, dziecko urodziło się około 9 miesięcy temu. Ale umówmy się, 40 lat to taki wiek, że już przez ten czas powinno się umieć pozałatwiać swoje sprawy. Co więcej, 19 dni to nie jest jakiś wyjątkowo długi okres. Miejmy nadzieję, że przez pobyt w więzieniu Polka wyciągnie jak najlepsze wnioski, czego jej oczywiście z całego serca i serdecznie życzę. Mamy dopiero końcówkę lutego, a już teraz w aptekach brakuje najważniejszych leków. Wszystkie zgłoszone braki do tej pory, czyli przez styczeń i luty, są już połową tego wszystkich braków, które zostały zgłoszone przez cały ubiegły rok. I być może dlatego nasz polski, jakże solidny i płodny artysta-malarz wymalował aptekę swoim obrazkiem. Kilka dni temu norweska premier zapowiedziała, że nie będą wypłacane zasiłki osobom, które przebywają w Norwegii, ciągną zasiłki od państwa norweskiego, ale nie znają języka norweskiego. W Norwegii się zakotłowało i ci, którzy mają dużo dzieci, zaczęli robić nowe dzieci, żeby zarobić do tej pory, aż te zmiany zostaną wprowadzone. Zawrzało również w sklepach z elektroniką, ponieważ wykupiony został cały nakład wszystkich translatorów, czyli tłumaczy do języka norweskiego, na przykład z języka jakiegoś tam azjatyckiego albo afrykańskiego, ponieważ 86% osób, które biorą wszystkie zasiłki w Norwegii, to osoby pochodzące albo z Afryki, albo z Azji. Ale ci najbardziej ogarnięci po prostu zaczęli się ostro uczyć norweskiego, bo takie wyjście jest chyba najbardziej sensowne. Warto również podkreślić, że wszystkie linki do omawianych wydarzeń znajdziecie pod filmem, jeżeli film oglądacie na YouTubie. Jeżeli film oglądacie na Facebooku, to tych linków niestety, ale nie znajdziecie i musieliście wejść na naszego YouTuba i tam będą linki. I najważniejszy moment odcinka, czyli przyznanie nagrody Łosia na bogatości. W dzisiejszym odcinku nagrodę Łosia na bogatości dostaję ja, za to, że jestem niesamowicie przystojny. I to już niestety wszystko, co dla Was przygotowałem w tym odcinku. Ale zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam również do komentowania, dzielenia się swoimi uwagami. Nawet tymi, które wypływają z najbardziej ciemnych zakamarków Waszego umysłu, które nazywają się hejtem. Hejt czasami jest naprawdę zabawny. A tak na poważnie to życzę Wam miłego dnia, tygodnia, miesiąca, roku i życia. Trzymajcie się.